Cześć! Witajcie na kanale Pozapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, jesteśmy u podnóża Ślęży. A powodem tego jest oczywiście Góra Ślęża, gdzie korona Sudetów, korona gór Polski, klub łowców widoków i wieża widokowa. No i oczywiście kilka punktów GOT też wpadnie za tą wycieczkę. Ja już na Ślęży w maju byłem, wchodziliśmy. Tam powinna być tablica, z tego co pamiętam, to wam to pokażę. To wam to opowiem później. Plecak, woda, apteczka, kiełbasa, orzeszki, t-shirt do przebrania. Jest ponad 30 stopni. Wtedy wchodziliśmy, było tak zamglone, było chłodno, ale no były drzewa, myślę, że będziemy szli w cieniu. Oczywiście plecak, kijki. Czapka i wchodzimy. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie, mam garnitur, jadę na ślub i na wesele, więc do Wałbrzycha, do Leona, więc po drodze. Dzisiaj rano była biskupia Kopa, a teraz jest jeszcze Ślęża na wieczór. Taki szalony plan, zobaczymy jak mi pójdzie. Półtorej godziny, tam też tak było. Tutaj, no myślę, że okej, tu jest łatwiejszy szlak, jest lepiej, mniej przewyższeń i z tego co pamiętam, bo schodziliśmy żółtym. Powinno być ok. Ale widoków żadnych. Znowu niebieski szlak jest najciekawszy. Ale jutro chcę wejść na Chełmiec. Więc trzeba oszczędzić nogi. Zobaczę, czy w ogóle jutro wstanę. Także takie dwa szczyty w jeden dzień. Od lat tego nie robiłem. To były wycieczki szkolne z technikum. Nasza pani nas zawsze ganiała po górach. 4 dni, 6 szczytów. O. Piątek. Oczywiście nie pomijanie reklam, 30 sekund wystarczy, wszystkie komentarze, łapki. Jeżeli uważacie, że ten film jest przydatny, pokazuje, nie wiem, coś, czego jeszcze nikt nie pokazał a propos Ślęży czy i tak dalej, możecie to wrzucić na jakieś grupy, fora i tak dalej, repostować. Będzie mi miło, a jeżeli zobaczycie do końca moje skromne wypociny, to oczywiście hashtag Morden. Idziemy na szlak, mamy półtorej godziny. Góra łatwiejsza niż poprzednia, aczkolwiek poprzednią już mam w nogach, no ale z drugiej strony to nie kondycją zdobywa się górę. Dzięki górze możesz zdobyć kondycję, a górę zdobywasz dzięki charakterowi i na tej górze ten charakter też można szlifować. Także ruszamy. Jak widzicie, tutaj pokazują dom turysty PTTK, godzina 45, mapy CZ pokazują nam półtorej godziny. Szlak dość trudny, no jest trudniejszy na pewno. Niebieski szlak zajmuje 2 godziny plus do domu turysty 5 minut. Jesteśmy na 384, idziemy na 718, więc widzimy, że tych przewyższeń jest mniej. Możecie sobie policzyć, napiszcie w komentarzu, jak potraficie to policzyć. Przełęcz tą padła. Dobrze, 13.53, wyruszamy. Zobaczymy, o której będziemy na górze. Ostatnim razem, jak chodziłem, widzicie, to jest tak, wszyscy tu dotykają i aż się wytarło. Szliśmy czarnym szlakiem, później... szliśmy sobie czarnym szlakiem i czerwonym. Zeszliśmy żółtym. Teraz robimy żółty, ze względu na to, że to jest najprostsza trasa. 10 minut, pierwszy postój. Jest niemiłosiernie gorąco, chociaż drzewa dają trochę ulgi. Dosłownie pół minuty przerwy. Jeszcze jeden łyk. Idziemy dalej. A, zobaczymy ile nam zostało. Dwa i pół kilometra, godzina 10, tak podają mapy. Masakra. To dopiero pierwszy z 12 takich postoi, jak droga krzyżowa. Co 10 minut coś się napić. Nie idziemy jeszcze pół godziny, jakieś 26 minut. Do szczytu 45. 1,6 km. Mój chyba czwarty postój napicia. Zrobiłem jakieś foty na Instagrama. Zerknijcie na Instagrama. Tak długo jak się idzie w cieniu jest całkiem ok. Ale jest dużo takich odcinków. To jest jedna z tych chwil, w
których mówię sobie: mordem, po co ci to, chłopie? Ale obiecałem Mordenowi piwo u góry. 24 minuty. 1 kilometr jest w cieniu, przynajmniej na razie. I zrobiło się mniej stromo, więc można trochę wypocząć. Dobrze się idzie. Aż tak bardzo mi się pić nie chce, więc nie robię postoju, nie tracę tempa. Ale jest fajnie. W ogóle jak będziecie się wybierać na ślęże, tak po prostu, to żółty szlak raczej do zejścia bym wam polecił. Nie tak jak ja dzisiaj robię. Ja tu na pewno wrócę jeszcze kiedyś na niebieski. Zresztą Janek, wyprawy na Janka, miał dzisiaj ze mną tu wchodzić. Mieliśmy wchodzić w nocy, ale tam mu się w pracy coś posypało. Mówił, że jest jakaś odznaka, korona masywu ślęży. I w 2,48 godzin trzeba tam 5 jakichś wierzchołków obskoczyć. Kto wie, może w przyszłym roku wrócimy na ślęże. To jest góra, która też tak na nowo się wszystko dla mnie zaczęło. No, także polecałbym wam ten czarny, później zejście na czerwony szlak, tak jak ja wchodziłem. Jest bardzo fajnie i masz się tam przed samym szczytem rzeźbę Peruna. Bardzo fajna. Na moim Insta jest foto, możecie sobie zajrzeć. O! Idziemy! Nie wiem, ile mi jeszcze zostało. Ale wydaje mi się, że to już jest dość niedaleko. Już widzę szczyt. Trochę pocisłem. Zaraz sprawdzimy, jak tam z czasem. Żaba. Jestem. Pięćdziesiąt. Tam znak chyba jest, no. Znak jest pod tym. Czyli godzina. O! Ale mam kolkę. Tą końcówkę cisłem, bo chciałem się zmieścić w godzinie. Wow. Pogoda też jest lampa. Idę po pieczątki, zobaczyć, czy mają piwo. I przez godzinę będę robił nic. Później zrobię sobie zdjęcie, wejdę na wieżę i schodzę. Także przez najbliższą godzinę dajcie mi spokój. Jak widzicie, małe widła pogańskie. Mamy browara. Idziemy sobie gdzieś na zewnątrz. Jakieś zdjęcie na Insta. A później tutaj zdjęcia z tymi wszystkimi innymi rzeczami. Zresztą już jakieś mam na swoim Insta, więc warto zaglądać do Mordena na Insta. Jakbym powiedział, że nie jestem zmęczony, to bym skłamał. Ale tak jak byliśmy w maju, była kiepska pogoda. Nawet mam tam zdjęcie przy tej rzeźbie, do tej rzeźby pójdziemy sobie za chwilę. Mam tam takie zdjęcie. Mam taką minę, jakbym był tam za karę. Po prostu taka była pogoda, kiepsko było pod tym względem. I pamiętam, tutaj w tym miejscu, tam za mną, paliło się ognisko, ludzie się grzali. Dzisiaj są takie upały, że wszyscy się chłodzą, nikt nie grzeje. Dobrze. Idziemy do kościoła. Tu sobie zrobimy zdjęcie. Widok fajny. Zabytkowy kościół. Mamy zdjęcie, a tam za kawałek, gdzie wychodzi się niebieskim szlakiem,
jest wieża widokowa. I to wieczorem byśmy mogli. To się ludzie z daleko setnie są. No dobrze. Widok z wieży jest super, ale kiepsko się tam wchodzi z plecakiem, trzeba go przekładać. No chyba, że ktoś jest taki jak Szprotka, to tam kombinują, wchodzą z plecakami, przewracają się na koniec plecaki naprzód. Jak ktoś jest mordenowego rozmiaru, raczej musi sobie poradzić inaczej. Ale widok super. Także czas zawijać, bo jutro będziemy w Wałbrzychu. Zapowiadana fala upałów, ceremonia ślubna, na którą się udaje, jest o 15:00. Więc trzeba by dzisiaj pójść wcześniej spać, wstać z Koroświt i na ten Chełmiec uruszyć z Koroświt, tak żeby przed tymi upałami się załapać, może nawet wcześniej niż byłem na Biskupiej. Jeżeli dotarliście do końca, zostawcie hashtag Morden. Byliście kiedyś na Ślęży, fajne miejsce, ponoć najbardziej energetyczne miejsce w Polsce. Miejsce kultu Słowian. Trzeba by tu kiedyś w noc kupały przyjechać. Ponoć tu się fajne rzeczy dzieją. Nie wiem, może ktoś z was był, napiszcie. Zmęczony jestem. Nie wiem, czy będzie mi się chciało to wyliczać i czy o tym nie zapomnę, ale jakieś tam dystanse dzisiejsze razem z biskupią, przewyższenia i tak dalej wam podam. Zresztą też tempo miałem takie... Nie wiem, czy to nie był błąd. Może jutro mi się odbije, ale też chciałem się sprawdzić, czy jestem w stanie takie rzeczy robić. Planować takie właśnie, że jednego dnia dwa szczyty, albo jest taka odznaka korona Ślęży, że trzeba to wszystko tutaj obejść. Myślę, że i te wysokie szczyty z korony gór Polski też już nie będą mi tak straszne, jak były. Jak przyjeżdżałem tu pierwszy raz na Ślęże, właśnie w tym maju, byłem przerażony i zdychałem pod tą górę. Ciężko było, widzę, że jest poprawa, więc się cieszę. Ja już więcej nie przynudzam. Pamiętajcie, Polska jest piękna. Warto spacerować, warto zwiedzać, podróżować. Ja przez pewien czas o tym zapomniałem, ale będę wam o tym ciągle przypominał. I najważniejsze jest to, co wam powtarzam, że to nie kondycją zdobywa się górę, tylko charakterem. Dzięki górze co najwyżej możecie zdobyć kondycję i szlifować charakter. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.